Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, wers 17 i 18. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Piekło ogniste. Te dwa słowa, piekło ogniste, pochodzą od samego Jezusa. Wypowiedział je Syn Boży. Nie ma tu żadnego nieporozumienia. Jezus wyraził się jasno i wyraźnie. Tu chodzi o piekło. Ale dzisiaj mamy z tym problem. Nie rozmawiamy o nim. Jezus powiedział dwa słowa. Piekło ogniste. Ale nikt nie chce o tym słuchać. Szukamy pocieszenia u Jezusa Zbawiciela, Uzdrowiciela. Bóg przysłał na ziemię Syna, aby dał się za nas ukrzyżować. Dziękujemy za to Bogu, a potem wracamy do codziennego życia, jak gdyby nigdy nic. Ale o piekle nie myślimy. Możesz kroczyć po tej ziemi i twierdzić, że masz Boga w sercu. Ale będziesz sądzony po swoich uczynkach. Ogniste piekło istnieje. I chwała Bogu. Możesz o tym nie myśleć, ale bądź gotowy. Każdy z nas kiedyś umrze. Może za 80 lat albo po wyjściu stąd. Kiedyś wszyscy staniemy na sądzie ostatecznym. Pomyślmy o tym, gdzie się obudzimy. Jesteście gotowi? Módlmy się w imię Jezusa. Możecie usiąść.